Równie ważne jest praktykowanie pozytywnych nawyków, co porzucenie tych negatywnych, o których dziś Państwu opowiem. Spodziewam się, że dla niektórych osób część z nich będzie zaskakująca. Jak chodzi o sposób odżywiania, to zaszkodliwe dla zdrowia uważam spożywanie produktów zawierających sztuczne, intensywne substancje słodzące, takie jak aspartam, sukraloza, sacharyna czy acesulfam. Sztuczne słodziki są często reklamowane jako doskonała alternatywa dla cukru. W mojej ocenie wcale tak jednak nie jest. Wiele prac naukowych jasno pokazuje, że tego typu słodziki zaburzają skład bakterii zamieszkujących jelita, a to przekłada się na dalsze problemy zdrowotne. Dla przykładu, opracowanie z 2021 roku pokazało, że regularne sięganie po wspomniane słodziki zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe. O ile cukier jest szkodliwy, to jednocześnie uważam, że zastępowanie go sztucznymi substancjami słodzącymi jest złą praktyką. Jeśli nie możemy wyzbyć się słodkiego smaku, to lepiej sięgnąć po naturalne słodziki, tak jak erytrytol, ksylitol bądź stewia. Niezbyt dobrą praktyką jest również częste spożywanie herbat z plastikowych torebek. Niestety dla naszego zdrowia świat jest zdominowany przez plastik. I jak się okazuje, mikrocząsteczki plastiku przenikają ze środowiska do naszego ciała. Naukowcy z Kanady zauważyli, że podczas namaczania jednej torebki z herbatą dochodzi do uwolnienia aż kilkunastu miliardów cząsteczek mikroplastiku, które mają zdolność do kumulowania się w organizmie. W literaturze fachowej istnieją przesłanki, które wskazują, że mikroplastik może wyzwalać u nas niepożądane reakcje odpornościowe, a nawet wpływać negatywnie na rozwój i funkcje reprodukcyjne. Dla rzetelności materiału muszę jednak podkreślić, że dotychczas naukowcy nie rozstrzygnęli jednoznacznie, czy taki mikroplastik pochodzący np. z żywności i odkładający się w naszym ciele realnie przekłada się na zdrowie. Ja osobiście uważam, że lepiej być ostrożnym i jeśli mamy możliwość wybrania innej herbaty niż z plastikowych torebek, to warto z takiej opcji skorzystać. Oczywiście muszę też podkreślić, że sporadyczne wypicie herbaty z plastikowej torebki nie będzie zamachem na nasze zdrowie. Zalecam jednak, aby tego typu nawyku nie praktykować regularnie. Kolejną pozycją na dzisiejszej liście jest częste stosowanie folii i tacyk aluminiowych. Niestety, podobnie jak mikroplastik, tak również aluminium ma zdolność do odkładania się w organizmie człowieka. Naukowcy wskazują, że niektóre osoby, w tym szczególnie dzieci, ale również dorośli, mogą być narażeni na zbyt duże ilości tego pierwiastka, które przekraczają tak tzw. tolerowane tygodniowe spożycie. Z kolei, jak dowodzą naukowcy, nadmiar aluminium sprzyja innymi rozwojowi choroby Alzheimera, obniża gęstość mineralną kości, czyli osłabia nasz kościec, jak również może być jedną z przyczyn pojawienia się anemii, czyli niedokrwistości. Myślę zresztą, że nikogo z Państwa nie muszę przekonywać co do szkodliwości aluminium. Otwartą kwestią pozostaje jeszcze to, czy te wysokie ilości aluminium, na które niektórzy z nas są narażeni, przekładają się bezpośrednio na zdrowie. I tu znów uważam, że lepiej nie prowokować niebezpiecznych sytuacji i ograniczać kontakt z aluminium, m.in. właśnie poprzez rzadsze sięganie po folię i tacki aluminiowe. Tu muszę jednak sprecyzować, że chodzi o to, aby zbyt często nie używać tych materiałów do produktów poddawanych obróbce termicznej, czyli np. pieczeniu lub grillowaniu, a także do produktów o niskim pH, takich jak produkty marynowane. Wynika to z tego, że to wysoka temperatura i niskie pH sprzyjają uwalnianiu aluminium z folii i tacek do żywności. Jeśli jednak zawiniemy sobie w folię aluminiową kanapkę do szkoły czy pracy, to nic złego się nie stanie. Do codziennych błędów, które szkodzą zdrowiu, zaliczam też nadużywanie leków, przy czym mam tu na myśli przede wszystkim zbyt częste sięganie po leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, piroksykam czy naproksen. Mówię o nich, ponieważ są one ogólnodostępne, znajdziemy je w niemal każdym sklepie czy na stacji benzynowej i sięga po nie naprawdę bardzo dużo osób. Wiem, że wielu z nas najczęściej decyduje się na nie w przypadku bólu głowy. Warto jednak wiedzieć, że ich nadużywanie może przynieść efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. A mianowicie możemy mieć do czynienia z tak zwanymi bólami głowy z odbicia. Mam tu na myśli to, że chociażby taki ibuprofen podawany w nadmiarze może wyzwalać i naślać istniejące już bóle głowy. Jednocześnie warto mieć świadomość, że nadużywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z wieloma realnymi skutkami ubocznymi. Dla przykładu literatura fachowa pokazuje, że wspomniane leki są jedną z głównych przyczyn pojawienia się wrzodów żołądka. Mało tego niektóre źródła podają, że wrzody żołądka mogą wystąpić nawet u co trzeciej osoby nadużywającej niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Poza tym nadużywanie NLPZ wiąże się z wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Ich nadmiar sprzyja wzrostowi ciśnienia tętniczego, zwiększa ryzyko zawału serca o 50% i co więcej osoby zbyt często sięgające po te leki mają trzykrotnie wyższe ryzyko pojawienia się udaru mózgu. Ponadto NLPZ działają hepatotoksycznie i nefrotoksycznie, czyli ich nadmiar uszkadza naszą wątrobę i nerki. Na dzisiejszej liście zamieściłem również izolację społeczną i brak utrzymywania kontaktów społecznych. Dobrze sobie uświadomić, że wycofanie się z jakiegokolwiek życia towarzyskiego działa negatywnie na pracę naszego mózgu. A to dlatego, że pozytywne relacje z innymi ludźmi pobudzają mózg do pracy, jak również sprzyjają neurogenezie, czyli powstawaniu nowych neuronów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie wspomnianego organu. Co więcej, żyjąc w osamotnieniu, jesteśmy bardziej wrażliwi na działanie czynników stresotwórczych, które mają destruktywny wpływ na kondycję mózgu. W efekcie przeprowadzone badania pokazały, że osoby, które stronią od kontaktów z innymi ludźmi, cechują się wyższym ryzykiem rozwoju demencji aż o 57% w porównaniu do osób, które wiodą bardziej towarzyskie życie. Do nawyków, które są szkodnikiem dla zdrowia, należy zaliczyć też gwałtowne wpadanie w złość. Dawno temu, bo w 2000 roku pojawiły się wyniki badań, które dowiodły, że osoby, które odznaczają się dużą skłonnością do gniewu, mają aż o 55% wyższe ryzyko rozwoju choroby wieńcowej. Co więcej, obserwujemy u nich też zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych. Jest to spowodowane tym, że w trakcie gniewu następuje uwalnianie epinefryny i noradrenaliny, czyli hormonów, które w nadmiarze uszkadzają naczynia krwionośne i mięsień sercowy, jak również zakłócają przewodzenie impulsów nerwowych w sercu, prowadząc do zaburzenia jego rytmu. Do tego zbyt wysokie stężenie wspomnianych hormonów nasila agregację płytek krwi i sprzyja powstawaniu zmian miażdżycowych. Oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że częstość wpadania w złość jest uzależniona od wielu czynników, w tym choćby naszego charakteru i sytuacji życiowej. Mimo wszystko, jeśli często się denerwujemy, to warto nad tym nieco popracować, ponieważ jak się okazuje, w określeniu nie denerwuj się tak, bo ci żyłka pęknie, jest trochę prawdy. Gdy mowa o wpadaniu w złość, to przy okazji też powiem, że niezdrowym nawykiem jest również negatywne myślenie. Nieraz odnoszę wrażenie, że w naszym społeczeństwie, szczególnie w stosunku do drugiego człowieka, utrzymuje się jakaś zła energia. Badacze zauważyli, że osoby, których głowa często jest zaprzątnięta negatywnymi myślami, są bardziej narażone na osłabienie funkcji poznawczych, w tym pogorszenie pamięci, co w dalszej perspektywie może zwiększać zachorowalność na chorobę Alzheimera. Jest to spowodowane tym, że stres towarzyszący negatywnemu myśleniu wzmaga odkładanie się beta-amyloidów w mózgu, czyli niebezpiecznej substancji, która prowadzi do rozwoju zmian neurodegeneracyjnych. Wobec tych informacji uważam, że warto nieco przestawić swoje myślenie na bardziej racjonalne, pozytywne tory i zło, które nas napotyka, zwalczać dobrem. To, jak się okazuje, jest bardzo dobrą odtrutką dla naszego mózgu. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl. Dziennik. Wśród błędów dnia codziennego, które mają niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, należy wymienić też długotrwałe przesiadywanie przed telewizorem. Literatura naukowa dowodzi, że osoby, które spędzają powyżej 4 godzin dziennie przed telewizorem, mają aż o 49% wyższe ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu do osób, które na tego typu aktywność, a raczej nieaktywność, poświęcają mniej niż 2 godziny dziennie. Oczywiście na taki efekt składa się wiele różnych pomniejszych czynników, które tylko wymienię bez szerszego omawiania. A mianowicie oglądanie telewizji niejednokrotnie wyzwala silne emocje i reakcje stresowe, które nam szkodzą. Do tego spędzanie wielu godzin przed telewizorem ogranicza naszą aktywność fizyczną, jak również sprzyja niezdrowym zachowaniom żywieniowym, typu sięganie po napoje słodzone i niskiej jakości przekąski. Dodatkowo zbyt długie oglądanie telewizji może być też przyczyną problemów ze snem, a ten jak wiadomo, ma niebagatelne znaczenie dla regeneracji naszego ciała. Ponadto, tak jak już częściowo wspomniałem, poświęcanie wielu godzin dziennie na siedzenie przed telewizorem przestawia nas na siedzący tryb życia. A ten, jak udowodnili badacze, zwiększa ryzyko demencji o 30%, prowadzi do rozwoju nadwagi i otyłości, a także osłabia nasze kości i mięśnie. Co więcej, eksperci zauważyli, że osoby prowadzące siedzący tryb życia mają o 29% wyższe ryzyko rozwoju depresji i są dwukrotnie bardziej zagrożone pojawieniem się cukrzycy typu drugiego. Jednocześnie obserwujemy u nich zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci, aż o 24%. Przed chwilą powiedziałem, że oglądanie telewizji sprzyja sięganiu po niezdrowe przekąski, i w związku z tym chciałbym przejść do kolejnego punktu, jakim jest spożywanie słonych przekąsek. Warto sobie uświadomić, że nadmiar soli w naszej diecie stwarza pewne zagrożenie zdrowotne. I o ile sól sama w sobie nie jest zła, a obecnie obowiązujące normy dla spożycia soli uważam za zbyt restrykcyjne, to nie zmienia to faktu, że jeśli będziemy spożywać ten składnik w zbyt dużych ilościach, to z pewnością nie przyniesie to niczego dobrego. I nie chodzi mi o to, aby ograniczać sól w postaci produktów takich jak kiszonki, sery, przetwory mięsne, czy żeby znacząco ograniczać dosalanie potraw. Mam tu na myśli to, aby zrezygnować z niskiej jakości produktów obfitujących w sól, do których zaliczam właśnie słone przekąski. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że zbyt duże ilości soli zwiększają np. ryzyko zachorowania na raka żołądka aż o 55%. Do tego zaburzona równowaga pomiędzy potasem a sodem, czyli dostarczanie małych ilości potasu, a jednocześnie spożywanie dużych ilości soli, z czym mamy zwykle do czynienia na co dzień, aż dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia. Poza tym sprzyja ona zwiększonej zapadalności na przewlekłą chorobę nerek. Wobec tych informacji zachęcam do ograniczenia spożywania soli, ale podkreślam, że dotyczy to wyłącznie niskiej jakości produktów takich jak słone przekąski. W niniejszym zestawieniu postanowiłem uwzględnić też nadużywanie suplementów diety. Sam od czasu do czasu zachęcam, aby w uzasadnionych przypadkach sięgać po różne preparaty, aby wzmocnić zdrowie. Odnoszę jednak wrażenie, że część osób traktuje suplementy jako złoty środek w zapobieganiu i leczeniu chorób i co gorsza, niektóre osoby są przeświadczone, że sięgając po kapsułki nie trzeba przykładać większej wagi do naszej diety. Nic bardziej mylnego. Suplementy diety należy traktować wyłącznie jako pewne wsparcie i nigdy nie powinny one zastępować nam dobrze zbilansowanego jadłospisu. Co więcej trzeba mieć świadomość, że nadużywanie suplementów diety, w tym stosowanie ich w wysokich dawkach, wiąże się z różnymi skutkami ubocznymi, o których nagrałem kiedyś osobny odcinek. Dla przykładu nadmiar cynku ogranicza wchłanianie żelaza i może być przyczyną metalicznego posmaku w ustach. Z kolei zbyt duże ilości magnezu mogą doprowadzić do pojawienia się zaburzeń pracy serca, zaś przedawkowanie żelaza skutkuje bólami stawów, problemami z miesiączkowaniem, zmniejszeniem libido i ogólnym osłabieniem. Jeśli chcieliby Państwo nieco bardziej zagłębić się w temat skutków nadużywania suplementów diety, to film o tej tematyce opublikowałem 11 września 2022 roku. Gdy mowa o aspektach żywieniowych, to muszą też wspomnieć o smażeniu na nieodpowiednim rodzaju tłuszczu. Należy mieć świadomość, że stosowanie niektórych olejów roślinnych do smażenia sprawia, że podczas obróbki termicznej nie tylko dochodzi do zniszczenia ich walorów zdrowotnych, ale jednocześnie mamy do czynienia z tworzeniem się substancji dla nas toksycznych. Do smażenia nie nadają się wszelkie oleje nierafinowane, bogate w wielonienascone kwasy tłuszczowe. Czyli nie powinniśmy smażyć na oleju słonecznikowym, oleju z czarnuszki, oleju lnianym, oleju z wiesiołka, oleju z ogórecznika, oleju z pestek winogron i pestek dyni czy na olejach tłoczonych z orzechów. Do smażenia polecam natomiast przede wszystkim oliwę, olej z awokado, masło klarowane i smalec z gęsi. Elementem codziennego życia wielu osób, który prowadzi do problemów zdrowotnych, jest też przepracowywanie się Naukowcy wykazali, że spędzanie zbyt dużo czasu na pracy, szczególnie tej, która nie jest naszą wielką pasją, stanowi zagrożenie dla układu krążenia. Mówiąc precyzyjnie, osoby, które pracują 55 godzin tygodniowo, cechują się wyższym ryzykiem pojawienia się udaru mózgu o 21% i choroby niedokrwiennej serca o 11%. Ponadto nadliczbowe godziny w pracy sprzyjają też zakrzepicy żył głębokich i występowaniu zaburzeń rytmu serca. Zagłębiając się w prace naukowe, dotarłem też do opracowania, w którym jego autorzy dowiedli, że przepracowywanie się prowadzi też do zaburzenia pracy naszego mózgu. Należy bowiem widzieć, że nadmiar pracy wiąże się z wyzwalaniem reakcji stresowych, które pogarszają naszą pamięć, zmniejszają zdolność do utrzymywania uwagi, jak również powodują zaburzenia snu. I tutaj muszę przyznać, że jest to uwaga, którą kieruję również sam do siebie. Jak chodzi o inne błędy, które zagrażają zdrowiu, to wśród nich muszę wymienić też ciągłe życie w hałasie, w tym np. długotrwałe słuchanie głośnej muzyki. W jednej z nowszych prac naukowych z 2022 roku badacze potwierdzili, że słuchanie głośnej muzyki w znacznym stopniu naraża nas na utratę słuchu. Zdaniem naukowców problem ten dotyczy około 1 miliarda ludzi na całym świecie. Myślę jednak, że tego typu obserwacje nie są dla Państwa żadnym zaskoczeniem. Niemniej być może nie spodziewali się Państwo tego, że narażenie na hałas zwiększa nawet dwójpółkrotnie ryzyko pojawienia się choroby niedokrwiennej serca, a to dlatego, że hałas aktywuje autonomiczny układ nerwowy, co wiąże się z nadmiernym uwalnianiem kortyzolu, który z kolei uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych i aktywuje szlaki prozakrzepowe. Mało tego, eksperci odnotowali, że hałas zwiększa też ryzyko demencji i to aż o 47%. Jest to spowodowane tym, że hałas uszkadza różne struktury mózgu, w tym korę przedczołową, jak również sprzyja odkładaniu się blaszek amyloidowych, które tworzą podłoże dla rozwoju choroby Alzheimera. Zbrodnią przeciwko zdrowiu jest też oczywiście praktykowanie wszelkich nawyków, które przyczyniają się do pogorszenia jakości snu dla przykładu badacze zauważyli, że spanie przy włączonym świetle sprawia, że częściej się wybudzamy, a nasz sen staje się płytki, a więc i mniej regenerujący. Do tego należy również wspomnieć, że niekorzystne jest też spożywanie kawy i palenie tytoniu na 6 godzin przed pójściem spać lub później, korzystanie z urządzeń emitujących światło niebieskie, takich jak smartfon, laptop, tablet czy telewizor na 2 do 3 godzin przed snem, zbyt długie przebywanie w łóżku czy wstawanie i zasypianie o różnych porach. Być może dla niektórych z Państwa zaskakujący będzie fakt, że często popełnianym błędem jest zbyt długie trzymanie moczu, z czym zwykle mamy do czynienia podczas pracy. W publikacji z 2022 roku naukowcy udowodnili, że taka nieprawdowa praktyka zwiększa ryzyko pojawienia się infekcji dróg moczowych. Jest to spowodowane tym, że zalegający mocz tworzy doskonałe środowisko dla życia i rozwoju bakterii chorobotwórczych. Co więcej, wstrzymywanie oddawania moczu może też sprzyjać powstawaniu kamieni nerkowych u osób predysponowanych. Błędem, który wielu z nas popełnia na co dzień, a raczej co noc, jest spanie w niewłaściwej pozycji. Należy bowiem wiedzieć, że w większości przypadków najzdrowszym rozwiązaniem jest spanie na plecach. Z kolei spanie na brzuchu czy przyjmowanie innych pozycji sprzyja powstawaniu i nasileniu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i jest przyczyną pojawienia się bólu szyi, ramienia czy lędźwi. Jeśli interesuje Państwa ten temat, to na moim kanale znajdą Państwo film, w którym szerzej opowiadam o różnych pozycjach do spania. Tu od razu uprzedzę możliwe komentarze i powiem, że w pewnym stopniu jesteśmy w stanie wyrobić sobie nawyk spania w konkretnej pozycji, choć oczywiście wymaga to czasu. O ile każdy wie, że palenie tytoniu jest jednym z najgorszych nawyków, jaki możemy sobie zaserwować, to już nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że przebywanie w otoczeniu palaczy również stwarza dla nas zagrożenie zdrowotne. Dlatego też na niniejszej liście zamieściłem bierne palenie. Przeprowadzone badania dowiodły wprost, że bierni palacze mają wyższe ryzyko pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych aż o 30%. W samych Stanach Zjednoczonych bierne palenie odpowiada za około 34 tysiące przedwczesnych zgonów rocznie z powodu chorób układu krążenia na potrzeby opracowania dzisiejszego materiału dotarłem też do publikacji naukowej w której jej autorzy wykazali że bierne palenie zwiększa ryzyko pojawienia się zaburzeń poznawczych i to aż o 43% mało tego bierni palacze są również bardziej zagrożeni rozwojem chorób nowotworowych w tym przede wszystkim raka płuc i raka piersi jak się okazuje często popełnianym przez nas błędem jest spędzanie zbyt dużo czasu na korzystaniu z różnych social mediów Mowa tu o regularnym poświęcaniu kilku godzin dziennie na przeglądanie Facebooka, Instagrama czy TikToka. Zdaniem badaczy, nadużywanie tej formy, nazwijmy to rozrywki, wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne, zaś przeglądanie social mediów tuż przed pójściem spać sprzyja pojawieniu się zaburzeń snu. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, niemniej wydaje mi się, że współcześnie coraz bardziej zagłębiamy się w życie wirtualne, które z prawdziwym życiem niejednokrotnie ma niewiele wspólnego. Dlatego też zdrowo jest zachować pewien balans pomiędzy często zniekształconym światem wirtualnym a rzeczywistością. Za nie najlepsze, a raczej nie najzdrowsze rozwiązanie uważam też częste korzystanie z solarium. Literatura fachowa dowodzi wprost, że tego typu praktyka zwiększa ryzyko pojawienia się nowotworów w skóry, w tym czerniaka, a także raka podstawno-komórkowego i raka kolczysto-komórkowego skóry. Dlatego też warto wziąć pod rozwagę, czy w perspektywie długoterminowej regularne odwiedzanie solarium jest dobrym pomysłem. Jak Państwo widzą, wielu z nas każdego dnia popełnia zwykle kilka różnych błędów, które w perspektywie długoterminowej mogą odbić się negatywnie na naszym zdrowiu. Mam nadzieję, że materiał ten nieco zwiększy świadomość w tym zakresie i sprawi, że choć część osób postara się zmienić pewne swoje nieprawdłowe nawyki i przyzwyczajenia po to, aby dłużej cieszyć się zdrowiem. Korzystając ze sposobności, zapraszam Państwa do obejrzenia jeszcze programu, w którym opowiadam o tym, jakich błędów nie popełniać, aby móc utrzymać prawidłową masę ciała lub nawet wspomóc jej redukcję. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.